Wbiłem sobie 24. Tak, mogę zrobić cały set smoka teraz. Nie mam leveli, co prawda, żeby to podenchantować. I łuk jeszcze smoka. W wodzie był ten trinket? Nie, no to już 10 minut minęło. One znikają, te itemy. Kurde, było tak blisko, żebym zrobił ten event. Ale mob level 130? Kogoś posrało. A coś zdropiłem z niego, jakiś diament. Cleansing crystal, magical crystal, coś tam. Protects against wither, bad luck, fear and insomnia. Czekaj, to jest ten? Co ja coś z tego mogę zrobić? Nic z tego nie mogę zrobić. Bo to jest coś, co mi daje dresa na dużo rzeczy, tylko... Nie wiem, jak za bardzo to użyć. Gdzie to wsadzić? W dupę? Nie! A summoner staff? Kurwica. Summoner staff. Dobra. No nic, no co? Kurwa. Ej! Nie, bo to drewno jest. Nie mam siekiery. Woda, wiadro? Tak, nie może być. Lepiej. Tego eventu się obawiałem, ale dobrze łuku nie straciłem. To opluć wszystko, tylko łuk. Łuk to jest narzędzie do zabijania wszystkiego. Smocze przedmioty. Wszystkie będę dawał do tej skrzynki. Krew? Miałem przy sobie krew? Co ty opowiadasz? Miałem przy sobie krew. Dwa mi wystarczy, ale potrzebowałem więcej tej krwi, bo na enchanty, żeby połączyć coś. No kurde no. Tylko pytanie, co będzie lepsze? Czy niezenchantowany set smoka, czy prot 4 diamentowy set? Wydaje mi się, że prot 4 diamentowy jest lepszy. Chociaż zobaczmy. To 21, a to 19. Ale prot nie uwzględnia. Dopiero jak zupgrade'uję wszystko tam na prot 4. A czy to musi być jeden kolor, żeby był bonus do seta? Bo mam różnego koloru te łuski. Tak? Jeden kolor musi być? Dobra, zobaczmy. Zróbmy coś dla testu. Muszę mieć te. Cały set mogę zrobić szary. Jakbym dał tak. O kurwica. Czyli muszę mieć jednego rodzaju te łuski. Hełm. Gacie. I laczki. Quality Lucky, Masterful. Marakasy są jak chodzę? O nie. Kurde. Zrób sobie z smoczej czaszki Dragon Disnus zamiast tej broni, co masz teraz. Dragon co? Disnuts? No. Tak. Co? Jezus. To nie, przecież widziałem. 576, a to ma? To co ty gadałeś, chłopie, że niskie durability? To ma wyższe durability niż diamentowy set. Więc tak, teraz broń jeszcze zrobimy. Saber. Mogę zrobić tą ognistą. Nie, łuskami pewnie będę to naprawiał. Obstawiam. Ta łuską. I do tego samego koloru łuską. Ale i tak, to robimy z krwią. Nic nie siadło. To się przekuwa kościami czy krwiami? Kośćmi czy krwiami? Mam nadzieję, że nie krwiami. Kośćmi, o kośćmi, git. To możemy z tego zrobić legendarkę. Bo z kości co się robi na dobrą sprawę? Z bronie głównie i mało tych kości się używa. Wither bone jeszcze. A tak 24? Wiem. Dobra, przekuwam. Na coś legendarnego. Ale syf śmierdząc. Jeszcze raz. O! Ale reach distance słabo. 15% AD to spoko, ale to reach distance, kurde, niezbyt dobre. O kurwa. O! To chyba jest nie najgorsze. 20% atak speeda. Tylko wydaje mi się, że na zimnego smoka mogę klęknąć. Z lodowym nie masz szans. Czyli lodowy nie ognisty jest, tylko... To robię to w takim razie. Oprócz lodowego smoka. To też jest git. Co tam było? Bomba?
Robię ten łuk i na nim będziemy szukać enchantów. Dawaj. Trzeba to przekuć. Ja pierdolę. Dobra, zostawiam to. Z enchanting 24. O kur. Nie! No ja pierdolę! Szczerze, no myślałem, że to bint, dlatego nawet nie reagowałem instant. Gorzej już i tak nie będzie. Poty są, healing jest, koksy są. Lecimy. Nie no, żeby chodzić tak swobodnie na Battle Tower, szybko to znajdywać, to potrzebuję no Flying Mounta. O cholera, dobra, pijemy poty. Tu chyba dostanie. Dostał. Fajna walka, no muszę go lurnąć. Gdzie on kurwa jest? No chodź tu! Walcz! Oj, obrażenia. Nie mam butelek! Kurde! Wypij coś? Nie mam co, ten stręk. Mam jedną. Dobra, dwie chyba starczą. Na kolejne dwa. Nie no, wolę te. Następnym razem się po prostu weźmie. O, diament. Żelazo. Manuskrypty, emeraldy. Sekunda, a gdzie łuski? Czy ślepy jestem? Się go skurowałem. Nie no, ja głównie po łuski go robiłem. Gdzie ja się z nim biłem? Gdzie on upadł? Nie no, nie podniosłem łusek, przecież shiftowałem tam. Jak bierzesz krew, to nie ma łusek, szansa się zmniejsza do zera. Nieprawda, bo raz wziąłem krew i łuski tak były. Ciekaw jestem, czym go zrobił bez koksa. Dobra, na pewno. Nie no, nie chcę chyba ryzykować. Zrobiłbym go bez koksa na samym tym, na samym Fire Resie. Dobra, spróbujemy go zrobić bez tego. Ot, skur. Ty, HP straciłem? Nie. Oj, chyba cię wypierdolę. No. Oj, tracę HP? Nie tracę. O, wyląduj! Gdzie on kurwa jest? Lag! Full HP. 31 łusek. Dobra, to zrobię jeszcze z dwa smoki, już nie będzie trzeba ich robić w ogóle praktycznie. 5-1 dla Belgii? Ja pierdolę. W 28 Lewandowski strzelił na 1-0, a potem 5 bram straciliśmy. Co jest? Kurde. Ale będzie wystryw w komentarzach na Facebookach. Chujowo coś ten nowy trener. Z tamtym było lepiej, albo 30 kadencji było lepiej. Muszą coś zmienić. Muszą się skupić na grze, bo widziałem, jak jeden fajkę pali. Ara będzie od Januszy coś takiego. Więcej pieniędzy niż zarabiają za taką grę. Tylko dla kawki. 6-5? Dynamiczna gra. To nie wiem, czy oni by zdążyli w tym czasie w boisko przebiec z piłką w rękach, żeby do bramki rzucić to. Że bramkarz gola strzelił nawet. Ale czy ja potrzebuję już tych smoków zabijać? Krwi potrzebuję, ja nawet nie mam butelek. Ale ogólnie od tamtego smoka bez koksa mogłem paść, bo dostawałem obrażenia. Dobra, jebnijmy se go. O kurwa. Jakieś tonki. Ten jakiś stankowany był świr. Co? Do dwóch butelek krew? Jakby tą krainę opanowałem. Event. Jedynie event. Z moda.
Więc jeszcze trochę, zenchantujemy ten set i będzie nether. Wchodzimy albo do netheru, albo na jakieś, do jakiegoś innego wymiaru. Mam potę. Elo, nie, za mocny jestem. Lewy bramkę strzelił. O, to kolejny polski komentarz. Będzie taki. Sam lewy gierki nie ugra. Kibic gola strzelił? Czemu te trole tak ciężko znaleźć? Jezus Maryjko. Może opluć i pójdziemy do tego obsydianowego dunga, którego widzieliśmy? Z czasem i tak znajdziemy trole i będziemy mieli mounta. Tylko po prostu się opóźnia to trochę. Chodźcie, kurwa. Co jest? Co to było? Siema Gutold, jak dzisiejszy dobres. Bardzo sympatycznie. Aż za duży. Diamenty, diamenty, diamenty. Jezus, ale syf. To był trap na glowstone'a, no. O-o. Jak to zadziała? A, shiftem stoję. Idziemy na dunga, w dungu na pewno będą diamenty. Nie, najlepiej by było Battle Towera. W Battle Towerze na 1000000%. Jest mnóstwo, są bloki. I na Battle Towerze jest pewny exp, też i to duży. Battle Tower albo ten dungeon obsydianowy. Problem jest taki, że na gwałt potrzebuje diamentów, a dużo diamentów jest w Battle Towerze, ale jakbym trafił taki dungeon z bossem, to też bym miał raczej. Obsydianowy ma najlepszy loot, tak? To idę! O kurwica. Dobra, pota szybka. Czarny. Tak? Nie, nie wiem. Czy szary? Zostaw mnie, kurwa. Zostaw mnie... O ja pierdolę. No nie no, zwastowałem potę przez niego. Teraz to idę go zabić już. Ale las spłonie, wszystko będzie jarało się. Lag, 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 lag. Kurwa, on eksplozje jakieś wali. Wylądujesz? Co jest taki tanki? Łuk se prawie rozwaliłem. Strasznie tanki. Zrób łódkę, bo Sea Serpent cię zwanshotuje. A tam. Nie no, może masz rację, kurwica. Ale Sea Serpenta widać, on to jest taki Gyarados skaczący ponad wodę. Dobra, to z pokorą zagramy tego dunga. Z pokorą. Na skradaniu. No, skradanie, zalepianie, wszystko. Ale tu jest pięter, Boże święty. Bo jak będzie ten śmierdzący wężuch, to jest rip. Idziemy. Jest tu jakiś start? Jakieś wejście? Czy trzeba się wkopać tam? Chyba trzeba z partyzanta wlecieć. O! Kurwcze! Nie strasz mnie. Czekaj, zaraz się zajmę tobą. Wiedźma? Ty, czekaj, czekaj, czekaj! O kurwa! Ale ekspa tu na łapie. Jezus Maryjko. Gdzie mój shield? Nie no, idzie nawet tak se, o. O kurwa, pom.
Nie, nie, ni chuja. Recall potion? Gdzie jest recall potion? Zajebany! Kurwa! Och, chuj. A gdzie mój miecz? Wyjebało mi z ręki miecz? Trzeba tam szybko wrócić. I mam kierunki wszystkie poprzestawiane i się zaraz wyjebie. I zbroja zaraz... Koksa miałem, no mogłem koksa użyć. Nie mogę skakać nawet. Pod skakaniem, pod kucaniem mam skok. I nie mam recall potiona. Kurde. 21 leveli. Nie, no nie, nie mogę się 20 sekund jeszcze nic robić. To jest pojebany debuff. Jak lewo obró... Mam wszystkie kierunki po... Dobrze łuk jest chociaż. Nie odzyskam już tego miecza raczej. Wracaj szybko po miecz. Ja nie pamiętam gdzie to było, wiesz? Nie pamiętam nawet TPK. To było... Chyba to było to Brezoircret? Kurde, ale ciężki ten dunk przez te wiedźmy, naprawdę. Chyba, że każdą potem muszę tarcz shieldem blokować. I expa też tyle nie dawało, to... Zrobi się drugi, ale ten miecz jest dobry, no. On ma lifesteala strasznie dużo. Ten miecz mi tak kierował. Wszystko byłoby git, gdybym nie dostał tego debuffa, który mi kierunki zmienia, bo się nie dało grać. O cholera, nie wziąłem recall potiona. I smok jest? Ja pierdolę, zaraz się to... źle skończy. Nie, jebać ten miecz, trudno, no, no nic no. Muszę wziąć jakiś bambikowy miecz, nie odzyskam już go. On się zdespawni, a pójście tam bez recall potiona to jest utrata nie miecza, tylko wszystkiego. Chciałem na Battle Towerka pofarmić diamenty. Dostałem Battle Towerka, ale trochę za mocnego. Pierwszy floor to był? No to był pierwszy floor, no. Nawet nie chcę wiedzieć, co jest wyżej. Szukam WP-ka. Nie, kurwa, błagam. Level 60? No i przez brak tego mieczyka prawie upadam. Ten miecz na double life stealu był. Kurde. Chyba idę kompletnie w złą stronę, wydaje mi się. Czuję, że jestem o krok od tragedii. Nie mogę wrócić do domu. Nie mam recall potiona. Nie mam miecza, który daje life steal. Więc jak... A wystarczyłby event teraz. Event i jest koniec. Ale mam nadzieję, że nie będzie. Dajcie mi WP-ka! Nie mam za co łuku naprawić. Nie mam nawet za co stworzyć następnego miecza. Nie mogę używać dragonowego. A wystarczyłoby mieć mapę ze sobą, Atlas. O! Dobra. Ale w przyszłości tego bym skopał ogólnie. Czy miałam strzelać do mobów? Bo łuk jest na chwilę. Jeśli chodzi o status diamentów, to równa się dokładnie z zeru. Jakbym wiedział, że jest tak ciężko, stałbym na max range'u i zabudował się i bił z łuku tylko. Jakbym wiedział. Ale no myślałem, że to by dla dzieciaczków jest dosłownie. Zwykły tower, podlewelować sobie na tamten secik, dobić expa 24, zabić golema, diamenty bym miał, napraw łuk. Czym mam go naprawić? Czym? Nie wiem. I bez tego lifesteala idzie się wywalić na zwykłe lajony. Jasny gwint, ten lifesteal to jest obowiązkowy item. Czy mogło być gorzej, ale... A kto by pomyślał, że ten dunk cięższy niż smok? Nawet nie chcę wiedzieć, co jest w najwyższych piętrach. Kurde! Dobra, wędka w dłoni, chyba do roboty. Gites. Atak. 24. Full set mogę założyć teraz. Pełniutki. Cały. Co tam, Wiktorek? O, cie chuj, 16 agility jeszcze trzeba. Oj, oj, oj. Zapomniałem, 4 levele. Ale jest noc, będzie blightowy mob i to chyba i tak nie wystarczy. Nie no. Chyba, żeby delikatnie podkręcić i z game moda te buteleczki z expem wziąć. To wtedy nie trzeba byłoby levelować w sumie. Jakbyśmy tak zagrali. A na Battle Towerku by tak to siadło, ale no nie mogę iść. 16 agility, no zapomniałem o tym, no. Zacinaj, tu się nie zacina, tu jest minigra, jak rybkę złapiesz. Dobra, 13, już bliziutko. Agility, 16. Jest. Jest wszystko. Już mogę mieć założony... Kurwa mać, no trollował chłop, nie trzeba agility do tego. Agility trzeba na łuk. I to 18. Ach...
Cholera jasna, i tak tego łuku, zanim zacznę go używać, to... To... Dircik tu, tu... Nie pierdol, no nie! Jakimś cudem nie rozwalił skrzynek. I trzeba odbudować to, no nie wytrzymam, no. Jeszcze drzwi. Dobra. Starczy. Flotar, odnośnie tego miecza, co miałem pojebanego, nie dość, że tam był lifesteal, to tam był jeszcze wampiryzm na najlepszych rolkach. W panice, jak mnie atakowało, nie wiem, z 10-15 mobów, miałem czerwoną głowę i szukałem potiona, żeby zrikolować. W ostatniej sekundzie dosłownie wyrzuciłem ten miecz sam na ziemię. Także no, mój najbardziej OP item został wypierdolony przeze mnie na ziemię i już go nie odnalazłem. Ogólnie to tak, nie mam diamentów tracić na takie rzeczy, muszę iść Battle Towera od razu robić. Jak raz się zagra z enchantem pod lifesteala, o kurwa. Jak raz się zagra z enchantem pod lifesteala, to już się nie da grać bez tego, jak widzisz ile to daje. Lifesteala bym przekładał ponad sharpness. Lifesteal dwójka lepszy niż sharpness. Czy śmiejesz mi z lifesteelem, czego nie używasz? Bo straciłem ten miecz. Straciłem go. Od nowa muszę zrobić. Ale... Cholerny kabel mi kurwa! Już mam ten najlepszy miecz, jaki mogę mieć, póki co. Smoczy, płomienny miecz. Tylko potrzebuję na niego leveli. Mam aktualnie na książce Power 4 do wzięcia. Nie brać tego i skupić się aktualnie na szabli z lifestealem jak najszybciej i opluć tego enchanta. A wydaje mi się, że to jest zrobione w ten sposób, że im lepszy item, im lepsze ma statystyki, powiedzmy, nie wiem, ten ma ataków maga 24, to na takim będą wchodzić lepsze enchanty. Znaczy, może wejść też Advanced na przykład. Tak mi się wydaje, że im wyższy jakby tier itemu. To tak nie działa? Na pewno? A. Ale to... Łuk póki co, zanim skrawcę taki łuk jak ten, to minie trochę. Tragedia bez tego lifesteala się grać! Mapę weź. O gościu, żebym ja to wiedział, gdzie jest mapa. Ja nie używałem jej bardzo długo. Teomimet? Co to? Wnuczek robi babci minetę, na gale czuje końską spermę i mówi: już wiem, jak umarłaś babciu, ble 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 ble. Jest, kurwa, obrzydliwy jesteś. Akurat jak się kęsem zaciągnąłem. Gdzieś tu chcę podstawowy Battle Tower. Basiczek. Jest naprawdę takiego basic, bez żadnych turbo fortec. Siema, wita się, pić tam z sosem musztardowym, arbuza się, sera się, kotleta się, ogóra się, cola się, fantasi, mleka się, piwa się, buda się, jagoda się, czereśna się, czekolada się, snickersa się, cebula się, kuta się, szynka się, pomidora się, frytka się, z keczupem, kurczaka się, z kwclizaka się, cytryna się, ciasteczka się. Cze. Masz mink 30, gathering 20, ryczek. Nie biorę rad od ciebie. Żadnych. O! O kurwa, ojojoj! Ojojoj. Dobrze, że mnie skromność zatrzymała i brak pazerstwa, bo już tam biegłem. Wytrychy mam? Mam 16. Mam nadzieję, że to nie jest zenchantowane, tak? Dobra, jak coś, insta tepek do domu. 4. Au. 4. 6. 5. 4, 5, 6, 1. Zajebiście. Ty, no nie gadaj. Że zrobiłem wielkie kółko. O ciecho, tak, to jest ta sama lokacja. Jest? Jest. Lecimy. Battle Towerek w końcu i nareszcie. Nie wie? O nie, to nie jest Battle Towerek. To jest jakaś fake wieża. Wolniej, no jak wolniej, jak na shifcie biegnę cały czas. O kur. Było prawo? Co prawo? Było wejście? Obsydianową wieżę widzieliście? To? Ale to nie jest... To na pewno ogólnie... Ty, komnata z final bossem od razu. Super, lecimy. Nie, to nie jest final. A, ale ja tu tylko po bossy w zasadzie. Jakbym miał lifesteal, to bym się tu pakował skokiem. Nawet bym nie... No idź, się pchnę tam. Po coś... Zrobiłem tego staffa. Czysto? No, powiedzmy. Proste, że tak. O kurwa, dirt. Tu zrobimy taką bazę wypadową. Zawsze będę tu wracał, żeby itemy odnieść. Aż powiem wam tak, przejdę tego dunga całego, żeby znaleźć wejście i zobaczę, czy jest na powierzchni ta obsydianowa ta. Ciężko tam wejść i zraszować te spawnery. Bez lifesteala to trzeba niestety grać jak... Żeby tylko słowa nie użyć. Będę to robił wolno, będę to robił w chuj wolno, bo wiem, że jak się tu wywalę, to jest koniec. Dobra, chyba bezpiecznie jest. Lagi aż ta woda mi robi. O kurwa.
Dungeon dla dzieciaczków, jest pochodnia co dwie kratki, jest sponer nienaruszony, jest łuk z dojebanymi enchantami, jest obsrana zbroja, jest mandat za zbyt szybkie czyszczenie dunga, porwalo. Proszę się uspokoić. Dziękuję, Maniek. Już zabiłem bossa w dungu i całe dwa rumy sklirowałem. Co ty gadasz? Chłopie, boję się. Temu by nic nie biją? A, poczekaj, aż mi coś da Fira i mnie tam do wody wciągnie. Nie podoba mi się ta woda. Jakiś taki niepokój budzi. Gdzie jest final komnata? Tam czy tam? Najlepiej by tam było wjechać i szybciutko spawnery rozjebać. Jeden. O kurwa. A. Nie do lawy, skurwysynu. Nie. Lagi są jak lagi. Czekaj, co to kurwa? Dobra, pokaz skrzyneczki, co tu mamy? Pyk. O, dobre. O, 5 diamentów. Chcesz jeszcze na dół? Aha. Czyli szedłem w kompletnie złym kierunku. Kurde, tam czy tam? Skąd ty? O, o. A, to jest chyba zejść. To jest do góry. Jest, princess. Walimy ją. Czyli byłem na samym dole, znaczy na samym starcie na princesce i poszedłem na sam start. Halo? O kur... Ale tego dunga w porównaniu do tego, jak robiliśmy go na starcie, to robimy go tak, obstawiam, z 10 razy szybciej. A ten skurwol tu stoi i nic nie robi, no nie mogę no. I princeska. Super walka. To nie jest omijanie bossów, zrobiłem go normalnie. Widziałem nogę, strzelałem. Co miałem wejść w niego i dać się bić? Jak się wywalę, no to trochę stracę. Dobra, idziemy na tego wariata. Jeszcze niżej? O kurwa. Co to? O kurwa, to już ten boss tu? Puść mnie! Pizda Gaming? Słuchaj, dla was nie Pizda Gaming, to jest pójście i wyjebanie się i stracenie itemów. Wtedy jest spoko. O kurwa mać. No usuń się! Nic nie widzę. A może weźmy, przyzwijmy Świra, żeby go striggerował? Ja se postrzelam wtedy. No. Klasyczek, kurwica. Koniec? Trzeba przyznać, że człowiek oczekiwałby więcej od chłopa, który wbrew przeciwności losu robił sowę 7 godzin, Jump Kinga przechodził 50 godzin, Dark Soulsy przechodził osiłkiem z pałą i występował na analiz desku w Lidze Legend. Oj, tego nie wspominaj, a teraz koleżko. Roblox abusuje klocki to i nie boi Roblox. Się posu... Tu jest lucik z wariata. Dobra, i moje diamenty. To to? Tak, to to. Ile? 50, pięknie. I można grać. I 30 level. Mam 90 leveli wbitych. Cześć. Opiszesz mi, jak wyglądał ten boss? Jak ten boss wyglądał? Takie wielkie oko, co strzelało do ciebie eksplozjami. Bardzo groźne. Pa! To jest piękna sprawa. Lecimy. Szara runa. Nie wiem pod co to. 3 recall potionki. Kaestus? Co to? This weapon can deal a flurry of quick blows. You have very short heart resistance time. Kaestus. Pewnie i tak nic nie będzie w tych skrzynkach, ale można otworzyć dla sportu. No popatrz. No. O. 5, 4, 3, 2. No. Pominaj mi jabłko. Ale tych ja. Aha. Advanced Thornsy. To ogólnie nie jest chyba najlepsze. W tym modzie są setki budowli i nie spotkałeś jeszcze żadnej z top 20 z najlepszym lotem. Tak? W sumie to dobrze, bo wiele przede mną, ale nie wiem ile będziemy grali tego moda jeszcze. Dobra, chyba można się ewakuować do bazy. I robimy enchanty wszystkie. Mam 8 recall potionów, chyba nie trzeba gridować. Dobra, lecimy.
Elo. Gdzie jestem? W bazie.